Unbound raczej nie porwał graczy i uchodzi za tę mniej lubianą część serii. Ja, przyzwyczajony przecież do delikatnie mówiąc nie najwyższych standardów ostatnich wydań NFS-ów, i tak czułem się tu mocno zawiedziony. Gra rozczarowała mnie dziwacznym modelem jazdy rodem z produkcji na smartfony, tragicznie słabym systemem progresji opartym na ciągłym powtarzaniu tych samych wyścigów, czy absolutnie denną historią i otoczką, które nawet nie były mi obojętne, co po prostu irytujące. Z gówna bata nie ulepisz, ale twórcy modyfikacji Unite sprawili, że w Need for Speed Unbound da się grać i czerpać z tego sporo zabawy. To już ich kolejne podejście do serii, bo wcześniej swoje ręce położyli na Ribocie z 2015 roku, na Paybacku i Heat. Każda modyfikacja mogła pochwalić się świetnymi opiniami od graczy, a ja sam z przyjemnością wracałem do tych ulepszonych wersji gier i zaliczałem je ponownie. Nie inaczej jest w przypadku Unbound. Unite zmienia prawie każdy element produkcji. Ładniejsza oprawa graficzna widoczna jest na pierwszy rzut oka, a dodatkowo mamy do wyboru kilka opcji ustawień pogody, które potrafią zmienić panujący tu nastrój diametralnie. Lepsze są odgłosy silników, a starcia z policją mają zdecydowanie poprawiony balans. Na pierwszych poziomach pościgu jest łatwo i przyjemnie, waga pojazdów uległa wyraźnemu zmniejszeniu, dzięki czemu nie jesteśmy ciągle taranowani i możemy sobie pozwolić na nieco finezji. Im bardziej się rozkręcimy, tym coraz mocniej rośnie poziom trudności. Na najwyższym przetrwanie na drodze daje bardzo solidny wycisk. Najbardziej ucieszył mnie poprawiony model jazdy, dzięki któremu samochodami steruje się po prostu bardziej normalnie. To nadal arcade, ale większa przyczepność i możliwość pokonywania zakrętów z użyciem hamulca daje zdecydowanie lepsze wrażenia niż ciągłe wpadanie drift po ledwie muśnięciu triggera. Oczywiście nie możemy tu liczyć na wrażenia jak z Forza Horizon, ale jest zdecydowanie lepiej i moim zdaniem taki system pasuje idealnie do gry. Co więcej, twórcy usunęli sztuczną blokadę prędkości, dzięki czemu samochody jeżdżą tak szybko, na ile pozwoli im dostępna moc. Kolejna sprawa to dużo większy wybór wyścigów od samego początku rozgrywki. Unite nie dodaje nowych tras, ale zmniejsza nieco powtarzalność, którą cechował się oryginalny tytuł. Zarówno za dnia, jak i w nocy do wyboru zawsze mamy wiele propozycji, a zwolniony poziom przyrostu policyjnej gorączki pozwala na przejechanie większej ilości zawodów, zanim staniemy się tu wrogiem numer 1. Historii i oryginalnej otoczki nie da się zmienić, więc jeśli chcecie najlepsze doświadczenie, to polecam pomijać każdą scenkę przerywnikową, a dodatkowo w opcjach dźwiękowych wyciszyć sobie dialogi. Po tym zabiegu kończy się irytujące ględzenie na każdym kroku. Link do moda zostawię w opisie. Proces instalacji nie jest specjalnie skomplikowany, bo wszystko odbywa się przez Frosty Mod Manager. Z jego poziomu możemy dodatkowo spersonalizować rozgrywkę i przykładowo przywrócić komiksowe efekty wizualne, oryginalne oświetlenie, czy wyłączyć zmiany w modelu jazdy. Jako że to moje kolejne podejście do gry, to dodatkowo dodałem sobie możliwość błyskawicznego teleportowania do dowolnego wydarzenia na mapie. Żeby wszystko było jasne, omówiłem tylko kilka najważniejszych ulepszeń modyfikacji, a pełną listę znajdziecie w dołączonym pod filmem linku. Unite testowałem tylko na Windowsie, bo proces instalacji na Steam Decku jest mocno pokręcony, a sama gra działa dość średnio i zdecydowanie bardziej wolę w tym przypadku zabawę w pełnych detalach i dobrej płynności. Need for Speed Unbound na promocjach lata za mniej niż 30 zł i za tyle szczerze polecam dać mu szansę. Dodatkowo, jeśli posiadacie Xbox Game Pass Ultimate, to grę możecie ograć w ramach abonamentu również na PC. Unite działa z każdą wersją i nie sprawia problemów na EA App, Steamie i Epiku.